jak by musiało wyglądać wydarzenie, co by się musiało na nim dziać, żeby wydarzenie związane z kulturą ludową was przyciągnęło? Ja maszeruję, tak. Ja maszeruję. Wiesz, są też ludzie, którzy lubią w góry pójść w klapkach i też i w szpilkach, i to też pewnie coś ich tam ciągnie, nie? Zatroskana podchodzę do nim, tam co się stało, dziewczynko, a ona mówi, tips mi się odkleiły. A ja myślę, że właśnie nietradycyjnym dla tradycyjnej muzyki jest to, że ona nie żyje. Że właśnie, że tradycyjnym i takim prawdziwym dla góralskiej muzyki jest to, że ona zżywa. Mamy to, nie? No to lecimy teraz już w ogóle, lecimy. No, lecimy. Wiecie, gdzie lecimy? Do Dubaju. Znacie? Nie. Nie wiem, o czym mówisz. DJ Akun. Wspaniały. Może pan nas przeprosić? Kurde, nie mamy przy sobie, bo się nagrywamy. Nie ma za co. Dobrze, jak ten głupcy do scenariusza. Na pewno, ale to właściwy moment. Dialog miał. Miał jakiś tekst. Wymiana była. Zaraz wiadą konie. Jeszcze Paw. A Paw mógłby tu przyjść. Pamiętasz Pawia? Nie doszedł bez parku, bo jest za dużo ruch. Paw nam, nie brzmi najlepiej. Ale wiecie co najważniejsze, że Paw przyszedł, zrobione zostało mu zdjęcie, Paw przypozował, zdjęcie zostało wrzucone tak. I co? Miał najwięcej odsłon z wszystkich odsłon na Facebooku. Jeszcze podobnie sprawdzają się misie, turlające się misie te pandy. No pandy się sprawdzają rewelacyjnie. Bo one są mięciutkie. Są bez związku, są mięciutkie, takie puchate. Turlające misie, to mi się kojarzy teraz, jeszcze mi się przypomniało. Kojarzycie dziady noworoczne? No, tam jest ten miś. No i w Żabnicy to takie bardzo znane, sławne, tam wiele osób ma stałe swoje przypisane role. Kolega mi opowiadał, że kiedyś grali na weselu w lipcu, w środek lata, wjechali z kapelą na wesele, już na taką późną godzinę wesela i zaczęli grać te nuty, które się gra przy dziadach. No. I nagle chłopy stali od stołów i się uruchomili i w garniturach każdy tą swoją rolę, którą ma od dziadów, zaczął to właśnie realizować. Lubi się taka abstrakcja, bo tu środek wesela to ktoś w garniturze się turla, bo jest z niedźwiedziem, ktoś inny skacze. To dla ludzi z zewnątrz, to naprawdę... Turlający się miś, to mi się skojarzyło. Może by takich jukacy właśnie zaprosić na adrenalinę, to by zrobili w ogóle otwarcie. No. No to co robią otwarcie na biegu? A jakby jukacy zaprosić, to asystę też? Można by to tak fajnie pomieszać? Mix. A potem ich wszystkich wziąć na potańcówkę? Musiałoby się adrenalinem na moście odbywać. No. Jaki adrenalinium? No na moście, żeby zaprosić na moście. Jukacy i tak, asystę. Tak, bo oni od mostu, tak. Asysta od rynku i... I schodzą się razem. I schodzą się i zaczynają tworzyć pięknym pary. Pięknym połączeniem, no. Budowa mostów, nie? No. Otwieramy głowę. No tak. Wspaniale, to się w ogóle wpisuje bardzo. Zdecydowanie. Brzmi jak plan. No. A potańcóweczka? Właśnie, to jest temat potańcówki. Potańcóweczka w piątek? W piątek potańcówka. I w ogóle to by była fajna rzecz, a jeszcze ci, co robią paradę, zaproponowali, czy w piątek nie mogli, można by zrobić takiej gry terenowej. Oni mają, wiecie, to była taka piękna, bo wiecie, oni są na wypasie z aktorskimi takimi kreacjami, że chodzisz po całym mieście i wiesz, po parku i spotykasz różne takie postaci aktorskie. Jeszcze przed samą paradą? Przed paradą, w piątek, no bo oni z sobotą dyskutujemy, co będzie, bo szukają osób, bo coś mają. Kopalni mają pod ziemią jakąś imprezę, którą już rok mają podpisaną umowę, nie? No. To po tańcówką to jest w ogóle temat taki do przegadania, bo Magda rzuciła jakiś czas temu, żeby zrobić przy adrenalinie po tańcówkę. No i tak mieliśmy się spotkać, żeby o tym pogadać. Minęło tak kilka spotykamy. Miesięcy no i dzisiaj się spotkaliśmy. Dzisiaj się spotykamy, no. Co w ogóle myślisz o takim temacie, żeby ja zrobić myślę, że super, po tańcówkę, jakby takie zderzenie trochę? Magda ma obawy, że a to nie jest karczma, że to nie jest takie miejsce na potańcówkę. A jakby to strony... zmiksować z jakimś DJ-ingiem? Czy nie grałeś nic takiego? Nie bałbym się. A jakim wy składem gracie na potańcówce? No my gramy jako składnia archeczny na potańcówce, ale też zapraszamy różne ekipy. No i co, można by się zastanowić, Paweł, kogo by nie zaprosić. Można by takie, wiesz, z tymi Rafał. Z tymi Widzisz, przydałby się scenariusz. Przydałby się scenariusz, kurde. Był scenariusz przecież. Był scenariusz, Kasia Bawiola.
Paweł i w tym momencie się wyświetlają podpisy gości, nie? Paweł, nie, jednak Rafał. Drugi Paweł. No, ale... Ale nie, to fajne by było z tymi przyśpiewkami, co mieliście tam w karczmie w Jeleśni. No dzisiaj na przykład Magda mogłaby coś, jakieś przyśpiewki przygotować. Można nie, by. To musielibyśmy zaprosić jakieś dwie takie, wiesz, postaci. Z przyśpiewkami to tak robiliśmy rzeczywiście. Ale jak nie takie grać, śpiewające, jak... tylko wiecie, właśnie takie typu burmistrz. O. No to by było niezłe. I zapowiedzieliby się z przyśpiewek przygotowali. Znaczy, no trzeba by było, znaczy nie, no ja pamiętam, że kurczę na tych weselach, na których tam jako dziecko się chodziło, to na przykład zawsze ktoś wstawał od stołu i normalnie za chwilę każdy śpiewał te przyśpiewki, nie? To... My tak w ogóle robiliśmy, że animowaliśmy takie właśnie przyśpiewki, jak robiliśmy gdzieś po tańcówkach, w jakimś miejscu takim mniej oczywistym. I robiliśmy tak, że na karteczkach po prostu drukowaliśmy jakieś przyśpiewki i kto chciał, to sobie podlatywał z koła, losował przyśpiewkę. Jak nie miał pomysłu, żeby coś od siebie zarymować, no to brał, miał coś na kartce i śpiewał, nie? To by było fajnie z takim freestylem góralskim, no. Super. No, a czujecie, jak ktoś się tak potrafi wbić w klimat i to zrobić po prostu tak od? Ja, i tak po prostu disować, no. Ale znasz i tak takie tak osoby, dzieje. Tak? Tak, no. Tak, no mi to takie z rówieśników, z młodszego pokolenia też osób, co mają taki dryg do tego. Moja żona w ogóle ma taki dryg do tego, że jak trzeba coś przyśpiewać, to ona zaraz znajdzie rymy na to. Rapujących ludzi też można, bo to... Krzysia Jarczywicza. Krzysia, no. Można by, można by zrobić tak nawet taki konkurs, konkurs przyśpiewek po prostu. Okej, okay, mamy plan. Nie, to jest temat naprawdę otwarty. Ja bardzo chętnie, bo ja w ogóle chciałbym takie potencjówki robić w takich mniej oczywistych miejscach, żeby to nie była taka rekonstrukcja tego, jak to mogło wyglądać 200 lat temu, tylko po prostu współcześnie to osadzać w takich miejscach, gdzie są ludzie. Tak. W czymś uczestniczą. Tylko ja się zastanawiam, czy nam to nie będzie, wiesz, zgrzytało między... Musiałabym znowu w kinie wszystko zamknąć wcześniej, żeby się przeprowadzić do namiotu. No bo co, tutaj będzie, wiesz, potańczówka głośna, super, a w kinie będą ludzie siedzieli i oglądali... A do której film? W piątek zazwyczaj ludzie siedzą? 22, nie? No powiedzmy, że 21, ale potańczówka o 21 to jest późno chyba, nie? Późno? Nie, jakby się tak zaczęła, on też nie musi być taka cała mocna. Możemy mieć taki ograniczony czas. Właśnie, wiesz, pierwsza i tu do której ciszy nocnej. No właśnie, to jest cisza nocna, nie? No. Czyli tylko do 22 można. No to jest też to, nie? No takie dwie godziny jakby trwała, tam półtorej godziny jakby trwała, to by było okej. Okay. No to będzie tak cichutko grać, nie? Od 20 jakby się zaczęło, jak to by było super, bo to tak akurat do 22. No musicie zrobić taką potańcówkę silent disco, nie? Że tam ze trzy zespoły grają na żywo. Potańcówka silent disco byłaby też super. No pomyśl, Rafał, może to jest na ten, na nowy grant z KPO, nowe technologie. I zrobić bez technologii. No. Nie, to jest w ogóle taki temat. I trzy kanały, i trzy różne, wiesz, muzyczki. Muzyczki. I łączymy się z wami na telebimach. Tak, jedni słuchają wygracie z kanału numer jeden. A to mi się w ogóle kojarzy z adrenalinią. Kiedyś było Silent Disco, z tego co dobrze kojarzę, bo Silent Disco, a w ogóle chyba Góra wtedy grał Silent Disco. No. Tak. I był z nim Maciek Szymonowicz. Tak. I pamiętam taki obrazek, że wpadam do namiotu i ludzie skaczą, tańczą z słuchawkami, a w tle słyszę tylko Maćka grającego na piszczałce. I to była taka abstrakcja, że słyszę na żywo tylko tą piszczałkę i widzę cały namiot ludzi skaczących do tego. Którzy się ruszają w ogóle w zupełnie innym klimacie niż piszczałka, nie? Ale pamiętasz na openerze, my w ogóle nie wiedzieliśmy, czy to jest silent disco i zobaczyliśmy dziki tłum i każdy tańczył inaczej. Po prostu to jest zarąbiste. A to był chyba właśnie pierwszy raz, jak tego doświadczyliśmy, o co chodzi. I stwierdziliśmy, że to jest czad, nie? No. Fajna rzecz, można by do tego kiedyś wrócić, ale super rozwiązaniem jest Silent Disco w górach. Tak. Robi Lipowska chyba, nie? Fajnie to by było tak kiedyś na Lipowskiej przy wydarzeniu, które tam było organizowane. A teraz jak robicie Szczyrk, Skrzyczne, Czyste Beskidy i co drugie? Szyndzielnie. No ale jak do 14 to faktycznie... Tak, bo to z wydarzeniem się przenosimy pod Schroniska, tak jak już przez kilka lat wcześniej robiliśmy, no i to jest... Przez to wydarzenie w ciągu dnia. Czyli zaglądałam tam do tej skrzyneczki i tak, wiesz, wzięłam sobie te woreczki, żeby ją uzupełnić. Patrzę, tam takie nabite w ogóle tymi worami. Nie było gdzie tego wcisnąć. A teraz wolontariusze aktywnie działają. No jest w ogóle duża grupa wolontariuszy teraz zrobiła się przy skrzynkach Czyste Beskidy, że jest kilkanaście osób. I wstępnie koncepcja była taka, żeby każdą skrzynką opiekował się jakiś wolontariusz. Że zgłosiło się więcej osób, to do każdej skrzynki jest kilka osób. I chodzą, wymieniają no się, dobrze, komunikują. Bo jak jest jedna jest okay. Wiesz, ona też nie będzie co dwa tygodnie pewnie biegać, wiesz, na skrzyżowaniu. Po skrzynkach to widać, że dobrze, bo rzeczywiście cały czas są tam worki i rękawiczki.
A gdzie znoszą to ze sobą, czy tak, jeżdżą? Tak, na tym to polega, że można sobie zabrać worek, rękawiczki, posprzątać kilka śmieci po drodze, to nie chodzi też o to, żeby tam nagle robić z tego wyprawę po krzakach, lasach i likwidować wielkie dzikie wysypiska. Nie, bo to pamiętam, że było najwięcej pytań o to przy Giving, nie? Co to w ogóle zaczęliśmy od Giving. Od Giving Circle, pamiętam. Tak, to były dwie pierwsze skrzynki, na Rysiance i Halii Lipowskiej. O to, co, dobrze, to weźmiemy z tej skrzynki i co mamy zrobić, gdzie wyrzucić te śmieci, to, nie? Ogarnę. No, ale w gruncie rzeczy, no przecież nie wyobrażamy sobie, że ktoś tam zbiera pralkę czy coś tam, tylko to są drobne śmieci, które możesz wziąć ze sobą miejską i po prostu wrzucić do pierwszego, lepszego kosza, nie? I to pytanie do nas wraca, co z tymi śmieciami zrobić i ludzie mają przeróżne pomysły, że powinniśmy zorganizować wielki kontener, że w ogóle na szlaku powinny być kosze, my cały czas to gasimy i tłumaczymy, nie, no chcesz się zaangażować, no to ten jeden worek wrzuć do bagażnika i no, jak jesteś miejską, to wejść to mało i po prostu dokładnie coś weźmiesz. Ale szlaki są czyste generalnie, jak się to już widać, szlakami, no. To, wiesz, to jak się zejdzie ze szlaków gdzieś i szczególnie niżej. No, ty mówiłeś też, no, że tak naprawdę tak najbardziej brudno jest nisko, nie? Tak. No bo jak ktoś idzie na imprezę wypić sobie kilka piwek, to nie będzie się wspinał, nie? To on idzie gdzieś na, wiesz, wysoko, no, żeby, no bo to ci, którzy chodzą wysoko, to już sobie pozbierają wszystko. Przy Czysta Beskidy to się już lata temu zorientowaliśmy, że to nie jest problem dotyczący turystów, no, tylko niestety lokalersów. A lokalsi, jak mówimy o temacie Czyste Beskidy, no to od razu się ma krytyka, a przyjeżdżają ze świata, przyjeżdżają tutaj w góry i śmiecą, a to w ogóle tak nie jest, nie? Tutaj rzeczywiście tych śmieci od turystów na szlakach to jest tak trochę. Są to jakieś pojedyncze śmieci, a większość śmieci, które się znajdują w górach, w lasach, no to są dzikie wysypiska. Mhm. Które no na pewno nie tworzą turyści, no bo turyści raczej nie przyjeżdżają, tak jak mówisz, z pralką, oponami itp. No raczej. Ale... No jeszcze może Działkowicze, nie? To jeszcze może jest taki temat. Ale no, rzeczywiście jest lepiej, tak jak mówisz, że tych śmieci na szlakach jest mniej, choć ja zawsze mówię, że one są w zasięgu rzutu. Mhm. Bo to tak rzadko kto, nie wyobrażam sobie, że ktoś idzie i rzuci przed siebie śmiecie, albo za siebie, czy pod siebie, tylko zazwyczaj to jest tam albo tam, nie? Mhm. Czyli jak się zejdzie ze szlaku już nawet te dwa metry w prawo, w lewo, to nie jest śmieci. No. Ja miałam w tym roku świetne sprzątanie żylicy w Buczkowicach. Mhm. Wzięłam pod skrzydła gwardię piątoklasistów i w pewnym momencie taka dziewczynka tak se klęczy nad trawką i płacze, nie? No, zatroskana podchodzę do niej, pytam, co się stało, dziewczynko? A ona mówi, tips mi się odkleiły. No, więc chyba edukacja to jest po prostu numer no, jeden. No, mega temat. Znaczy, to nie zrobić, to jest... żeby to przenikało do szkół na przykład, żeby tego dzieciaki doświadczały, bo one nawet nie wiedzą, że one coś robią, wiecie, że to jest dziwne, że się idzie na sprzątanie w krótkich spodenkach, gdzie są pokrzywy i na przykład z tipsami na ręce. Nie? Dla nich to jest w ogóle nie wyklucza to tego, że ale... oni biorą udział w tej akcji, a jednak to jest w jakiś sposób, wiesz, no. Znaczy, mi jest to bliskie to, co tutaj na tym Festiwalu Edukacji Leśnej, nie? Co wybrzmiało, że się robi, znaczy no, że duża fobia jest związana z kleszczami, z takimi, wiesz, niebezpieczeństwami, które czyhają na ciebie na łonie natury, więc jak nie masz takich doświadczeń, no to po prostu boisz się ewidentnie wszystkiego i nie wiesz nawet, jak się ubrać, nie? Pod takie. A w ogóle Święto Leśnej Edukacji, to o czym mówisz, to super wydarzenie. Super, super, mega. Super, ale też właśnie ciągnie to Ewa, która też jakby fajnie łączy robi, różne ona instytucje. W tym się czuje po prostu jak ryba w wodzie, ona wie, że ma dzieci wyprowadzać ze szkół. Byliśmy z rodzinką, byliśmy z Zośką, wzięliśmy sobie udział w grze terenowej, w takim rajdzie na orientację. Mega. Wędrowanie po lasach. Ale wiecie, co teraz zrobiło Kogito w ogóle, nie? No. Ostatnio patrzę na Facebooka Adama i oni wzięli właśnie młodzież i poleźli i robią cały szlak beskidzki. Ale super. Czad. Młodzieżą. No, pozbierali chętnych, którzy chcieli iść. A wiecie, to jest jednak 500 kilosów. No. No, to dla młodzieży. To ja się grubo zastanawiam, czy my bylibyśmy w stanie na przykład to przeorać, bo to są 3 tygodnie dreptania po 25 km dziennie. Z ciężkim jakimś tam jednak plecakiem, bo coś trzeba ze sobą nosić, a młodzież pyk. No i patrzcie, no i są w stanie pedagodzy się poświęcić. Ale seniorów też poznam takich, którzy zrobili całe szlaki, nie? Po 70. Ja w ogóle często biegam po okolicy Czerwonego Szlaku, gdzieś tam po Podromankę, Rysiakę, to spotykam bardzo często ludzi idących właśnie z wielkim plecakiem i to najczęściej jak ktoś idzie z takim ogromnym plecakiem, a przy tym namiot, wiszą tam jakieś kubki strzelające, to nie idzie z tym na Rysiankę, tylko zazwyczaj robi jakąś dłuższą trasę. I są to różni ludzie, no są to młodsi, starsi, bardzo starsi, przeróżni ludzie robią GSB. Mhm.
No bo ile to czasu zajmuje? Nie. 3 tygodnie. Ale jak Magda mówi, chcąc zrobić takie 20-25 dziennie, no to 3 tygodnie trzeba poświęcić. A scenariuszowe słońce się pojawiło. A 25 po górach to z plecokiem jest dużo. Albo może to zająć 4 dni. Taki jest rekord. Słońce jest. To takie, wiesz, ultraski, nie? Tak. Przecinaki są w stanie to, kurczę, przebiec. Ile przebieg ten twój kolega? 4 dni, no. Poniżej 4 dni, tam było 95 dni. W zeszłym roku Kamil Leśniak, pomagałem go tam supportować na paru odcinkach. Biegł na rekord z Ustronia do Wołosatego i zrobił to, już nie pamiętam dokładnej liczby godzin, ale było na pewno poniżej 96, troszkę poniżej 96. I co ciekawe, pobił do tychczasowy rekord o 1,5 minuty. No ja już sobie wymyśliłam, że Kogito zaproszę na z jakąś refleksją fajną na otwarcie adrenaliny. Super, super. No. A Elwirkę Surty? Nie, to Mateusz zna Elwirę Surty. No. To tak, no to Elwirę zaproszę właśnie na wernisaż otwierający adrenalinium w piątek, na otwarcie adrenalinki też. Bo już w zeszłym roku się spiknęłyśmy i ona chciała coś pokazać, a to było strasznie późno i nie udało nam się tego ogarnąć, bo to było tuż przed adrenaliną. A w tym roku się dogadujemy już teraz, więc chyba się to uda. No, fajnie. A jak rozmawialiśmy o potencjale przy adrenalinie, to skojarzyło mi się, że chciałbym was zapytać o jedną rzecz, która mi tak chodzi po głowie. Bo zastanawia mnie mocno, jak wy, takie osoby nie będące w środku działań, w środowisku kultury ludowej, bo działacie obydwie bardzo dużo w tym regionie, ale nie w temacie kultury ludowej, nie? No. I właśnie tak, od takich osób ciekawi mnie opinia, jakie wydarzenie, jakby musiało wyglądać wydarzenie, co by się musiało na nim dziać, żeby wydarzenie związane z kulturą ludową was przyciągło? Takie osoby właśnie spoza tej bańki. Mi się przypomniał taki projekt, bo dla mnie na przykład odbiciem była w projektach kulturalnych właśnie kultura ludowa, że było jej dużo. Mhm. Ona była, że tak wiesz, mega sztampowo i w każdym projekcie pisałam, że po prostu, że jest przesiąknięte folklorem, że jest potrzeba też innych działań i tak dalej. I pamiętam taką rzecz, nad którą pracowaliśmy i tak, żeby to zaproponować jakby, żeby nawet korzystając z tych wydarzeń, które są już rozhulane, typu, nie wiem, TKB i tak dalej, które promują kulturę ludową, żeby pokazać w ogóle kulturę Beskidów, że to nie tylko jest kultura ludowa i folklor, że to jest bardzo urozmaicone. A i tak w tych artystach, którzy tu tworzą, przewija się ten wątek taki mega tożsamościowy. Nieoczywisty, nie? I pamiętam, początki to był pomysł na TKB Plus, że po prostu TKB Plus, gdzie podczas TKB, w czasie kiedy no, nie dzieją się tam wieczorem te występy, tylko właśnie do południa, że korzystając z tego, że są tu już turyści, są ludzie zainteresowani, mogli sobie zobaczyć tych artystów beskidzkich, którzy działają w tak różnych dziedzinach sztuki, żeby ich wypromować po prostu, że to mogą być bardzo nowoczesne rzeczy, bardzo niezwiązane na pierwszy rzut oka z folklorem, nie? Że jest tu mnóstwo takich bardzo ciekawych postaci, które fajnie wypromować przy okazji, nie? Że to jest właśnie folk już trochę zahacza. No właśnie, tu się nie zgadzasz z folk, nie? Bo nie? Folk to jest jakaś tam przeróbka folkloru, a ja uważam, że da się to połączyć. I da się. To jest kultura beskidzka, ale ja tego nie neguję. Że da się połączyć właśnie kulturę taką czystą, tradycyjną, tak. A pomiędzy to pokazać szerzej góry. Ja to uwielbiam. I osobiście nawet, wiesz, jakieś elementy, na przykład wplatane z zupełnie innej muzyki elektronicznej w tradycyjną, dla mnie bomba. To są w ogóle najlepsze rzeczy, tak jak etno się wplata, wiesz, w różne rzeczy i odwrotnie. To jest super rozwiązanie, tylko obawiam się, że TKB ma tego typu problem, że ono chce pozostać absolutnie konserwatywne. Takie pure i tradycyjne. Tak, w tradycji i dlatego też jest taki kłopot z przebiciem się z tym folkiem, który tutaj nazywamy folkiem, który tutaj wybrzmiewa pejoratywnie trochę jakby, nie? A czy wiesz co, do ludowości. No, tylko właśnie jak myślę o TKB Plus, to dla mnie kluczem jest to, że tam jest w nazwie Tydzień Kultury Beskidzkiej, czyli bardzo pojemne, bo kultury i rozumiem to jako obszar Beskidów, nie? Czyli wszystkich artystów, niekoniecznie tworzących w kulturze ludowej,
którzy po prostu tutaj mieszkają, nie? I tu tworzą i tu mogliby pokazać, co im w duszy gra i każdy gdzieś tam bazuje na jakiejś tożsamości i niekoniecznie na pierwszy rzut oka widać, że gdzieś tu wyrósł, nie? Że to się może przejawiać jakkolwiek, nie? Ale myślę, że do tego trzeba sporo uważności, żeby też się w tym nie pogubić, bo wiesz, jest jeszcze taka cienka granica czasami między tym, co tradycyjne i ludowe, a tym, co również robione tutaj na miejscu, a już gdzieś tam zakrawające granice jakiegoś takiego kiczu trochę. Mm-hmm. I wiesz, do tego naprawdę chyba organizatorzy TKB muszą być mega czujni, żeby tej granicy gdzieś nie tam, przekraczać. Wiesz, no, tak. Myślę, że to, że oni się trzymają tej ludowości, to im po prostu jakby też jakoś ułatwia. No ułatwia, chyba, wiesz, no bo organizację tego, tak, nie? No bo tutaj przy tym pracują tylko trochę specjaliści. Trochę szkoda, nie? Bo jakby to uruchomić właśnie TKB Plus, mm-hmm. no to właściwie można by ładnie rozwinąć skrzydła. Nie, ale tak już przyjętej nazwie TKB Plus, ty się zgodzę, że góry to nie tylko kultura góralska, nie? No, że jest kultura górska po prostu i to jest pojemniejsze, bo można w tym współcześnie zmieścić o wiele więcej góry w dużo szerszym kontekście pokazać. Ja myślę, że rzeczywiście to jest cenne, nie? Jak sobie rzeczywiście też myślę o różnych wydarzeniach takich związanych z kulturą ludową, to chciałbym, żeby one były bardziej związane z górami. Mhm. A z górami, czyli też z kulturą górską, z tym, co w tych górach można robić i na odwrót, nie? Żeby to, co jest już w górach, tak jak nieraz przy zawodach biegowych organizujemy muzykowanie na trasie. To się w ogóle z tej samej koncepcji wywodzi, że zależało nam na tym, żeby biegaczom, którzy przyjeżdżają tutaj po górach pobiegać, którzy z racji tego, że przyjeżdżają, to przypuszczam, że doceniają te krajobrazy, ten teren górski, no to żeby poznali kulturę góralską, nie? I teraz z drugą stronę to, o czym mówisz, nie? Że jest kultura góralska, no to fajnie by było to jednak z powrotem złączyć z górami, nie? Z górami. Złączyć to z kulturą górską, z przestrzenią górską. Ja myślę, że to, co robicie w fundacji w kwestii też jakby upowszechniania ludowości, nie tylko muzyki, nie? Bo robicie różne rzeczy i warsztaty i w sumie też jest trochę tej kultury owczej. Tak. Też jest jakby jej część, nie? Że to jest właśnie, wiesz, edukacyjnie sedno tego, nie? Taki pierwszy krok, żeby kogoś z tym zapoznać, a kogo z tym zapoznać? No najlepiej zacząć od dzieci, od edukacji, nie? No nam najbardziej zależy na tym, żeby pokazywać, że ta kultura po prostu wciąż jest, nie? Że to nie jest właśnie rekonstrukcja na scenie, żeby że to nie jest że coś, to żywy, co musimy naśladować, jak to było 200 lat temu i to pokazywać, co jest też ważne, ale żeby pokazywać i tak uwydatniać tę kulturę, która nas otacza, nie? Żeby pokazać, że ona tutaj wokół nas jest i że nie jest tylko właśnie z muzyką, tańcem, tylko że to jest szerszy wątek. No. A my jako kino co? No, chętnie byśmy przytulili czasami do siebie na przykład jakieś filmy związane z treściami ludowymi, bo jest spore grono ludzi, którzy chcą takie rzeczy też zobaczyć, bo jak nie mogą w czymś uczestniczyć, to fajnie też coś pooglądać czasami. Trochę było, były to takie krótkie, nie wiem, co można nazwać etiudami, w których pokazywano twórców. I była pani Gosia Gabriel, Marcin Blachura jako z piszczołkami. Tak, no i był kongres przecież, który organizowaliście. On był świetny, świetny program. Jak on się nazywał? Pamiętasz? Kongres Kultury, tak przyjmijmy, bo nie pamiętam. No i tam był też taki zamysł. To było właśnie też jakby rozmowę o tym, w jaki sposób tą kulturę ludową przemycać, żeby ona była bardziej przystępna dla... Żeby pokazać młodym, że ona jest w różnych przestrzeniach. Znaczy pokazać ten punkt styku, nie? Między teraźniejszością a... Że to się może przenikać. Tak. Pamiętam. Co to znaczy tak naprawdę pochodzić z Żywiecczyzny, co to znaczy pochodzić z Beskidów, jak to gdzieś tam wpływa, nie? Na tożsamość, nie? Co to znaczy pochodzić z województwa śląskiego? Co to było z województwa śląskiego? To było fajne zdarzenie na tym kongresie kultury, który chyba się nie nazywał kongresem kultury. Nie wiem. Ale pamiętam program, bo zaprosiliśmy wtedy trzy postacie, które właśnie w taki sposób działają, że pokazują, że ta kultura jest żywa. Był Maciek Szymonowicz jako etnograf Sabina i wokalista Psioklew, lider Psioklew. Sabina Jurasz jako pracownia mody regionalnej. Tak. I Robert Maciejowski, pamiętam, że go na plakacie przedstawiliśmy. Robert Maciejowski, zawodnik MMA, poeta, muzyka. Tak. No i rzeczywiście ale tak i jest. I spotkanie z nim po prostu wyrwało z butów, nie? Bo on ma w ogóle takie flow, jeśli chodzi o młodzież, że super to zrobił. Super pokazał w ogóle i swoją historię dzieciństwa, swoją robotę w lesie, przy koniach, przy drzewach teraz.
a jednocześnie swoją karierę sportową jako zawodnika MMA. I nagle i potem zderzenie z jego poezją pisaną świetną gwarą. No. Świetne. No to super kontrakt. On dalej pisze? Tak. No. Macie z nim kontakt? Tak, mamy z nim kontakt. Organizujemy co piątek teraz cięcie muzykowania. I przyjeżdża. I Robert przyjeżdża, bierze heligonkę, bierze instrumenty i przyjeżdża, żeby sobie ale te wiersze do tej muzyki ludowej, wiesz, taka deklamacja. Wiesz, tych ludzi, których można eksponować i pokazywać związanych z żywiczyzną, to jest tak taki naprawdę masa, pełen nie? koloryt, nie? Ale to jest też, wiesz, jak pytałeś o tym, jak gdzieś tam powiązać ludzi z kulturą ludową, to myślę, że to jest fajne pytanie do ludzi, którzy na przykład stąd wyjechali, nie? Gdzieś mieszkają nie tutaj, bo gdzieś daleko w Polskę, albo gdzieś za granicę. To jest pytanie, za czym oni tak najbardziej tęsknią, nie? Co im gdzieś, jak myślą, wiesz, za kultura beskidzka albo żywiecczyzna, to czego im najbardziej brakuje, nie? Bo czekam na nową płytę Brodki w takim razie. Aha. Może kiedyś jakiś element się pojawi. Ja na Brodki? No, młodej Brodki, Brodkowej. Ale tutaj Brodka Przemyca jakieś elementy? Nie, no była właśnie ta nie, jedna, no, była mówię, jedna płyta czekam. Taka, nie? No. Nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale była ta płyta, która była w dużej mierze oparta na jakichś tam dźwiękach kultury tej górali żywieckich i nawet tam grał na jej płycie jej ojciec, Jan Brodka. Mhm. I tam były i dudy, i trąbity. To była chyba ta. A, o, Granda, to była ta płyta, no, taka jedna z bardziej znanych wcześniej. Nie, ja myślę, że to gdzieś w niej siedzi. No, to no, na tak, pewno no, głęboko i to jest kwestia potem takiej tej dojrzałości muzycznej, gdzie przy już takim wychowaniu, czujesz nie? się tak na tyle dobrze osadzona w sobie, czy osadzony w sobie, że po prostu to się tam dzieje, nie? No. No. Nawet tak charakternie się to dzieje, nie? Tak dzieje, wiesz, się no, dzieje. Gdzieś tam to się na pewno przebija. Ale to jest taki temat, który mnie ostatnio nurtuje, no bo organizujemy różne wydarzenia i często to są właśnie wydarzenia wypełnione kulturą górali żywieckich. I tak chciałbym, żeby one wychodziły poza bańkę, żeby to nie były wydarzenia takie bardzo konserwatywne, tylko dla jakichś ludzi zajawionych bardzo mocno tą tematyką, tylko żeby to były takie wydarzenia, podczas których osoby spoza tej bańki mogą poznać, dotknąć, spróbować tej kultury i tak dlatego was pytam, bo mnie ciekawi, czego można chcieć spróbować w tej kulturze. A no, ale jak tak myślisz o tym, to co byś chciał, żeby najbardziej ludzie, czego ludzie by mogli doświadczyć albo dowiedzieć się o tej kulturze, wiesz, żeby się zajawili, to co mogą doświadczyć takiego, że ty się zajawiłeś, nie? Ja myślę, że mnie bardzo kiedyś zajawiło to, że ona jest dostępna, że jest to taka kultura, w której nie trzeba wirtuozów, specjalistów, ludzi po Akademiach Sztuk Pięknych, żeby móc spróbować ją współtworzyć, że ona jest taka, że można spróbować być jej częścią po to, żeby ją kontynuować. I nie musi to być, w cudzysłowie, sztuka jakichś najwyższych lotów, nie? Nie trzeba być wybitnym, znanym, międzynarodowym rzeźbiarzem, malarzem czy muzykiem wirtuozem po to, żeby po prostu to robić. A to jest pełne nadzieje dla ludzi, którzy nie mają talentów artystycznych, nie? No, ja właśnie, śpiewać, ja grać, ja nigdy nie lubiłem tego, że ja się nie nadaję, bo nie gram od dziecka, bo nie skończyłem szkoły muzycznej, że można zacząć w każdym momencie, w każdym wieku i właśnie nawet nie próbować dążyć do tego, żeby być wirtuozem, tylko zaakceptować tam taką swoją średniość, przeciętność. Po prostu, tak, taką przeciętność i być częścią tego, nie? I być rzeczywiście taką istotną częścią, nie żeby gdzieś tam z boku, po cichu podglądać czy próbować, tylko rzeczywiście w samym środku działać. I podczas tych różnych wydarzeń na tym mi zależy, nie? Żeby ludzie tego doświadczali, próbowali, dotykali, żeby zobaczyli, że oni też to potrafią. To może jest, to jest fajne, że po prostu takie możliwości właśnie doświadczenia, że ty też umiesz, spróbuj z taką konkretną instrukcją obsługi, wiesz, instrumentów, czy wiesz... Czy grania na trawie. Czy grania na trawie, no, czy... właśnie, takie rzeczy. No, takie no, proste rzeczy. Nie jest akademickie, no to jest faktycznie no, zaleta właściwie, nie? No, w tym przypadku no, ogromna. No tak, no bo w zasadzie nie masz jakichś takich mega wymagań wobec siebie, a... Nie ma takiego ustalonego jakiegoś kanonu, który mówi, to jest wzór, do niego wszyscy dążymy, tak wygląda to idealne, tylko można sobie tworzyć swoje. I to myślę, że i w muzyce, i w sztuce ludowej właśnie jest na to miejsce, żeby to było przeciętne, żeby to było właśnie takie po prostu. Serce. Tak, dobrze. Muzyka na przykład jest chyba takim... takim najbardziej wymownym czym?
wymowną częścią tej kultury żywieckiej, która no. też tak potrafi chyba najbardziej pociągnąć, nie? No tak, jest. Gdzieś tam uruchamia te takie zamkniętości, nie? Przecież ta płyta Piotrka Damasiewicza, nie? Barwa, no. ona się nazywa? Aha. Tak, Korzenie. No. Bo to te elementy tej góralszczyzny, którą on tam wrzucił w połączeniu z tą jego trąbką, kosmos totalny, no. nie? No, ale to jego koncepty i ta muzyka pociągnąć. Właśnie pokazuje to, że to jest takie właśnie muzykowanie, że to nie musi być ustalone, poukładane, tylko że to może być mocno improwizowane, że to może żyć i w takim po prostu pozascenicznym, żeby sobie siąść, pograć wspólnie, ale można też z taką koncepcją wyjść na scenę i sobie pograć. Tak, takie jamowe to jest po prostu. To jest świetne, bo ja myślę, że to właśnie łączy i muzykę taką improwizowaną, muzykę jazzową i muzykę tradycyjną, że tu konkretnie muzykę góralską, że to jest po prostu improwizowane, że można sobie wyjść swobodnie, pograć bez planu na dźwięki, które się zaraz zagra. My jak wychodzimy i gramy, to ja nie wiem, co ja zagram za 2 sekundy, za 10 sekund, czy za 5 minut. Może mam jakąś tam koncepcję zarysowaną, ale tak naprawdę to się dzieje. To się gra bez scenariusza. No, gorzej z tańcem, nie? Taniec już jest taki bardziej skomplikowany. No i to jest też ciekawa kwestia z tym tańcem, bo często znamy ten taniec ze sceny, nie? Jako taki układ choreograficzny, że właśnie z tych wspomnianych już festiwali, że przychodzimy, jest jakiś zespół, ma ten układ, coś tam robi, jest nauczony, przygotowany do tego układu, ale ten taniec też może być taki swobodny. Jak na przykład, potańcówce na przykład? No, jak na przykład robimy potańcówki przy dyrektorze, była taka właśnie koncepcja tych potańcówek, żeby po prostu nie planować, nie? Że spotkajmy się w karczmie, czy w strażnicy, czy w innym miejscu, czy może w namiocie festiwalowym. Układ choreograficzny by wykluczał udział, wiesz, osób trzecich, czyli z zewnątrz. Tak. Ale to też to dyganie jest takie specyficzne, nie? Bo ja pamiętam, że jak byłam na jakimś takim wyjeździe, gdzieś to było z Zakopanego, i sami ludzie z takich stolic, a czy takich miast dużych w Polsce przyjechali i przyszedł taki góral, tam jakiś zespół był i on mówi: ktoś może jest z gór, będzie wiedział, jak tańczyć. I pani zgłosiła, że tylko ja jestem. Ja po prostu w ogóle tego nie czaiłam. Po prostu, bo to nie jest też tak, że wiesz, umiemy to, nie? I no, po prostu mamy we krwi, rodzisz się. Ale jest taka opinia tutaj o nas, góralach, i to wśród osób takich zajmujących się kulturą ludową z innych regionów. No. Ja znam sporo osób tam z regionów nizinnych. I oni mają taki obrazek na nas, że tu wszyscy grają, tańczą, śpiewają, każdy to zna, a przecież jakby tak popatrzeć na takie społeczeństwo tutaj na Żywiecczyźnie, to jest jakiś procent. Jeszcze nie? jest jeden fajny stereotyp. Oni dają radę, bo oni są z gór. Tak, jest, są twardzi, tak, nie? Ta, jest prawdziwa góralka. Tak, jest ten. Ale faktycznie myślę, że gdzieś tam w kodzie DNA jest wpisane taka sympatia do tańca, może u niektórych się uruchamia w określonych sytuacjach spożycia, nie? Ale generalnie wydaje mi się, że gdyby gdzieś to przenieść na taką aktywność fizyczną, która dzieciakom sprawia multum przyjemności, dorosłym, to że też to jest ten fajny łącznik, nie? Przemek Ficek pisał kiedyś taki artykuł i nazwał to pamięcią pokoleń i rzeczywiście coś takiego może funkcjonować. Bo nieraz na potańcówce przy Dudach obserwując się, że przychodzili ludzie, którzy wiem, że nie są w zespołach, obstawiam, że raczej nie wiedzieli o tym, że potrafią tańczyć, a zaczynają to robić na potańcówce i wszystko działa. I wszystko działa, nie? Wiedzą, jak czują po prostu i tą muzykę, i tą kulturę. Ja to bym chciała takie koncerty muzyki ludowej w takich super miejscach właśnie, gdzie jest dużo lasu i gór. No to zapraszam. W lesie? No, mamy nawet taki w planie? Bardzo. To tak mi się kojarzy też przemycanie muzyki ludowej właśnie w naturalne miejsca dla tej muzyki, jakby nie na sale koncertowe. No karczma jak najbardziej, ale jakby to właśnie po to, żeby potańczyć, ale żeby jej posłuchać, to mi się... Dzień dobry. To mi się kojarzy takie... Dzień dobry. To mi się kojarzy właśnie, że takie miejsca mi się kojarzą, tak mi się marzą właśnie w lesie, nie? Gdzie tam jest właśnie improwizowana scena, niekoniecznie obłożone jakimiś wielkimi tam, wiecie, scenami i dużym nagłośnieniem, tylko takie bardzo improwizowane. Mamy w planie teraz w najbliższym czasie Hola Festival, 20-21 lipca i trochę będzie właśnie tak, bo będzie na Hali Lipowskiej koncert Muzyka Gór.
koncert taki łączący muzykę Podhala, Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego, żeby pokazać, kiedyś to tak nazwaliśmy, że staramy się tą muzyką pokazywać, co nas łączy, a nie co nas dzieli, żeby pokazać to wspólne źródło muzyki we wszystkich tych regionach i stanąć na scenie i wspólnie zagrać. A drugi koncert będzie Joszko Broda, który będzie grał o 4:30 nad ranem o wschodzie słońca i na hali Rysianka. No i to są cudowne. 4:30, hala Rysianka, wschód słońca, po prostu, żeby sobie zagrać, kto ma ochotę, ja sobie przychodzi siada. Dla osób, które też nie znają na przykład takiej muzyki albo mają z nią mniejszy kontakt, czyli nie my, nie lokalnie, którzy jesteśmy usłuchani, na przykład jakby taki warszawiak wylądował na takim koncercie, to drżenie skóry po prostu, dziary. Myślę, że to jest super doświadczenie, Że tutaj też ludzie stąd raczej nie doświadczają w taki sposób tej muzyki, nie? No tak, jest też i wiele, a gdzieś myślę, że im zagra nutka, wiesz, tam jakaś taka sentymentalna, nie? I miód. Miód, miód. Ludzie stąd są bardzo często nastawieni też tak... Dzięki. Nie najlepiej do tej muzyki. O, proszę się przydał. Scenariusz dojechał. Rozpakowuję. To nie ma co, to tylko napis koniec. No. Rozpakuję, słuchajcie, a tam taki wyskakuje scenariuszek gotowy. Widzicie, dobrze mówię, że Mateusz nam tam wysyła za rogu jakieś. Wszystko jest zorganizowane, słuchajcie. No, scenariusz. Scenariusz. I to scenariusz marzeń, ale czas! No świetnie, scenariusz marzeń. Mamy to! Okej. Okay. Mówiliśmy o nastawieniu ludzi i ja mam znowu takie wrażenie, że często ludzie stąd są nie najlepiej nastawieni do muzyki góralskiej i nie dziwię się. Tak? Nie dziwię się, bo długo sobie muzyka góralska sama na to zapracowała, żeby nie być do tego dobrze nastawionym, nie? Że była w taki przaśny sposób bardzo długo wykonywana. Kojarzyła się częściej z pijanym góralem przy ognisku, który opowiadał jakieś głupie kawały opacy. Gdzie nie było okazji do tego i możliwości, żeby posłuchać jakichś wartości fajnych w tej muzyce, żeby rzeczywiście osiąść i się pozachwycać, jakie to może być przyjemne. No i wiesz, co jeszcze takie zastanawiające, to tak spostrzeżenie, osoba, która nie tworzy tej muzyki ani w żaden sposób nie gra, to mi się zawsze kojarzyła, że muzyka góralska jest takim, wiesz, jak muzeum. Ona się nie rozwija, ona po prostu nie ewaluuje, nie zmienia się, to jest stan za stany, wszyscy śpiewają sarnę, wiesz, i to po prostu jest tyle, nie? To jest ograniczony zbiór, który już gdzieś słyszałeś, może ci się przypomnieć właśnie tak jak mówisz, nie przy ognisku, ale generalnie po prostu nie ma tego elementu, że ona wciąż ewoluuje, że żyje, o właśnie. No. A ja myślę, że właśnie nietradycyjnym dla tradycyjnej muzyki jest to, że ona nie żyje. Że właśnie, że tradycyjnym i takim prawdziwym dla góralskiej muzyki jest to, że ona zżywa. Że ona jest żywa, że nie jest łaciną. Się dostosowuje, a nie, że jest jakąś tam rekonstrukcją sprzed kilkudziesięciu czy kilkuset lat. No. Ale spróbujemy taką zrobić. No. Cały czas próbujecie. Na festiwalu. A co się dzieło Hola w ogóle? Hola? Jako hala. A. Hala pasterska, no bo tak gwarą, bo mówimy, to jest hola. Idzie pole na hole. No? Tak się mówi gwarą hola? No, hola. Kurczę, hola, a mi się to słowo spodobało, bo mi się skojarzyło z hola. Hola, hola. Cześć i z aloha. Hola, hola. Albo no, hola, tak hola. Tak brzmi, nie? Tak. A hola festiwal, to nie wiem, no, dobrze. Festiwal kultury serwerskiej na przykład. A to hola tak? I w holi, na holi. Czyli się odbywał też na holi, stąd hola, hola festiwal. Aha. No, słowo fajnie. Samo hola mi się podoba i ten. Ja myślę, że my w zeszłym roku na przykład zapraszając Fishbandę, która grała cudnie. No. Ale właśnie zobaczyliśmy to, o czym też gadamy, że ludzie nie chcą przychodzić na takie koncerty, bo są chyba przesyceni taką muzyką, nie? Tutaj. Nie? Znaczy nie wiem, bo... Znaczy tą muzykę by się rzeczywiście... To był ten typ muzyki, której by się dobrze słuchało siedząc, nie? Wydaje mi się. I może mało rozpoznawalne jako zespół, nie? Może. Ja myślę, że to w dużej mierze może o to nastawienie chodzić, nie? Że tak. Ludzie to wrzucają często do jednego wora. A górale, kapela góralska, to będzie właśnie ta sarna. Sarna. Jakby z góry się nastawiają, że to jest takie i już nie ma co tam sprawdzać, próbować, no bo to będzie takie, nie? Mhm. Jednak chyba trzeba próbować, pokazywać to właśnie, odczarowywać. Właśnie i tak, w inny sposób to zrobić. Mieszać, kompilować z czymś też, żeby...
było przyswajalne w inny sposób, nie? No to, co zrobiła Brygida na scenie, no to było niesamowite. To jest w ogóle, z tego się słuchało. Też jest tak, właśnie jest muzyka taka i do posłuchania, do słuchu, ale też fajnie dawać ludziom okazję, żeby sobie popróbowali poskakać, potańczyć do tej muzyki. Tak, ich wrzucić w taką przestrzeń potańcówki, stworzyć taką atmosferę, żeby nie bali się spróbować. Ciekawe, czy ktoś sobie takie wesele na przykład zrobił właśnie, w którym zamiast muzyki takiej, wiecie, weselnej, czyli często też takie jakieś dicho, czy by przeszła na weselu całonocnym taka potańcówka? Ja miałem takie wesele. No. Ja miałem. My mieliśmy takie wesele, że mieliśmy tylko kapelę górorską, grającą przez całą noc i nie było innej muzyki. No jak? No i zadziałało. Aha. Było oczywiście jakaś tam obawa wśród gości, że jak oni do tego będą tańczyć, jak się będą bawić, i poszło. Jak nie będzie tam na przykład szalona, nie? No i poszło, grała naprawdę fajna ekipa i grali przez całą noc, była tylko taka muzyka i ludzie się do rana bawili. Na drugi dzień było dokładnie też tak, też była ta ekipa, dodatkowo jeszcze inne kapele przyjechały, żeby pograć. Aha. Ludzie weszli w to. No i super. No, ale jest rzeczywiście to mało takich sytuacji, jest to rzadkość, żeby takie wydarzenie się całonocne odbywało. Bo ty jesteś w środku tego wszystkiego, więc jakby się zdecydowałeś bardzo świadomie na to zmarłe. No ja tak, ale w środek wrzuciłem jeszcze 150 gości. No to ryzyko podjąłeś, ale jakby też ryzyko świadome, a wiesz, jak ktoś nie gra na przykład w kapeli albo nie jest z góralszczyzną tak związany, no to on pewnie wycofa się z podejmowania takiej decyzji, bo się właśnie będzie bał za dużego ryzyka. Ryzyko, nie? A co dla was jest jeszcze, no bo tak teraz stanęliśmy trochę na tej Góralszczyźnie, a mówiliśmy, że góry to też kultura górska szerzej niż Góralszczyzna. Co dla was jest taką kulturą górską jeszcze? Bushcraft. Ja lubię taki bardzo, taki sposób właśnie przebywania w górach, nie? No tak, no też taki świadomy bardzo, tak? Żeby się dobrze spakować, żeby wiedzieć, co zrobić na szlaku, jak pomóc komuś, kto na przykład biegnie w ultra i biegnie jak piana, się okazuje, że jest po prostu tak wyczerpany, że trzeba mu jakoś pomóc. Potem się okazuje, że ty nie masz pojęcia o ultra biegach, więc dajesz mu wodę, a on mówi nie mogę, nie mogę. Po czym zjada swojego żelka, ty lejesz mu po głowie wodą, no i jakby jakoś tam gość dobiega te ostatnie półtorej kilometra. No, jak się zachować w górach? Co można dzieciom mówić w górach, nie? Czemu dzieci pytają zawsze, gdzie, do czego mówisz wszystkim cześć? Dlaczego wszystkim dzień dobry? No. Bo to jest kultura górska, która jakby jest taka, tego wymaga i nawet ty nie musisz mówić dzień dobry, możesz powiedzieć cześć, nawet jeżeli to jest dziadzio, który ma 60 lat więcej niż ty, nie? Jakby to też jest super, że przez góry można uczyć pewnych takich standardów zachowań, które no potem działają tylko i wyłącznie na plus, nie? Jeśli chodzi o relacje z ludźmi, które też potrafią otwierać, bo już samo to, że wychodzisz do kogoś z cześć, to też w jakiś sposób otwiera cię, nie? Masz na start kilka tematów, o które możesz zagrać. Gdzie idziesz, skąd idziesz, proste rzeczy, nie? A już masz jakąś relację. Tak. A że to w ogóle wydaje mi się, że tak jak postrzegam kulturę górską, to właśnie jak mówicie o relacji, to jest zarąbiste, jakby taka przestrzeń do budowania tak naprawdę relacji z samym sobą, nie? Że gdzieś te osoby, które chodzą po górach, kojarzą mi się z takim dużą refleksyjnością. To jest jednak taki moment, w którym odcinasz się od tego wszystkiego, co jest wybudowane, gdzieś tam stworzone, jesteś po prostu, masz szansę na naprawdę poukładanie sobie wielu rzeczy w głowie. I to jest niesamowite, bo był u nas ostatnio Artur Paczesny, aktor pierwszoplanowy z filmu Tyle co nic. I on powiedział coś świetnego. Rozmawialiśmy o aktorstwie, on rozmawiał na scenie, profesjonalne spotkanie, prowadzone świetnie przez Marzenkę. I w pewnym momencie on jakby też przyszedł z taką refleksją, że to aktorstwo to jest jego zawód, spoko, ale on ma coś więcej, co jakby prowadzi go cały czas i sobie te drogi jakoś buduje. No i to są góry. No i to jest i ten spokój taki, nie? Mega. I stąd on ma chyba ten spokój po prostu, bo w niego bije po prostu takie ciepełko fajne. Tak. I że to wszystko jest na takim absolutnym wyważeniu, nie? Że gdzieś mu to daje taką możliwość, nie wiem, tak, tą wędrówkę można by śmiało porównać do jakiejś, nie wiem, medytacji, że niektórzy w inny sposób ją realizują, a niektórzy odnajdują sobie to w chodzeniu po górach, bieganie po górach, tam jest na to po prostu czas. Tak. Czas, ale nie masz też niczego, co ci, czasami nie ma zasięgu nawet, nie ma nic, co ci gdzieś tam zaburza ten, nie? A w dodatku, jak idziesz jeszcze z kimś, no to masz ten czas, żeby sobie spokojnie pogadać, żeby
możecie poruszyć różne szeroko tematy, no bo ta wędrówka się, tak, trochę trwa, nie? To nie jest 5 minut czy 10 minut na szlaku, masz, tylko jest kilka godzin. Ale w końcu schodzisz kiedyś z górki i jest ten czas. Tak, tak. To nieraz przy bieganiu po górach się śmiejemy z kolegami, że biegniemy, biegniemy i tam do którejś żywy lat, ty czemu nic z nami nie mówisz, co się obraził? Nie daję rady. No tak, góry to jest też refleksja i to jest ten moment chyba zatrzymania, o którym tak nieustannie się teraz gada i mówi, że on jest potrzebny, no bo w tej brzeżące, w której cały czas się poruszamy, no to musi być taki moment, w którym basta, tak, spokój. Jest stop, nie? Absolutny stop, nie? A góry po prostu siłą rzeczy to wymuszają, bo najpierw wchodzisz i masz zadyszkę, więc nie możesz nic gadać, a jak w końcu już masz te chwilę, no to bierzesz głęboki oddech, to jest ten fajny moment, gdzie masz trochę takiej myśli dla siebie. Nie? Tak. No i to, co jest fascynujące, to w górach, że to jest taki wysiłek generalnie, nie wiem, tak mi się to kojarzy, że ssaki generalnie nie lubią wysiłku, ale człowiek sobie podejmuje sam dla siebie po prostu to, żeby sobie wyjść w góry i po prostu nie oszczędzać tej energii. Że, jednak, że to jest coś ciągnie, nie? Że jednak go ciągnie coś, nie? I to jest fascynujące, że gdzieś tam lubimy się pokonywać. Myślę, że jest jeszcze jedna fajna rzecz, że jednak te góry dają też takie poczucie dystansu. Aha. Że jak patrzysz sobie z góry, ja wiem, że to brzmi tak bardzo prosto, nie? Ale to jednak jest tak, że górnolotnie, no trochę tak, ale to jest jednak tak, że to poczucie dystansu jest ci potem potrzebne na dole. Mhm. Nie? Do pewnych sytuacji takich, które się dzieją, żeby móc się dystansować, żeby móc reagować nieagresywnie na pewne rzeczy i oddalać pewne problemy od siebie, żeby się zreflektować, no to ten dystans też się wykształca, bo patrzysz na coś z góry, nie? No tam się to kurde dzieje, tam ludzie chodzą jak mrówki, tam popitalają gdzieś, coś robią, a to wszystko jest tak naprawdę tak mało ważne, nie? No, ja myślę, że to, o czym mówisz, to często można zaobserwować, jak na festiwal zapraszasz ludzi, którzy chodzą po górach wysokich i tam doświadczają różnych trudności i jak mówią właśnie o tym, jak zderzą się z trudnościami w Himalajach, w Alpach i nagle potem wracają tutaj, to te problemy codzienne są nagle mniejsze, nie? Malusie. No. No. Fajne to jest, no bo też wychodzisz jakby poza taką rutynę swoją. Mhm. Czyli fajny wniosek, kiedyś mieliśmy na debatach, bo mieliśmy taki temat, że wiesz, że no tak w skrócie może, nie powtórzę go w całości, czy chodzenie właśnie w te góry wysokie, to jest egoizm, nie? Czy wręcz przeciwnie, to wiadomo o co chodzi, nie? Że po prostu poświęcanie i mnóstwa środków, i gdzieś tam rodzinnie i tak dalej. I fajne tam wnioski były, że w zasadzie no to jest ten jeden element rozwoju w ogóle cywilizacji, nie? Że próbujemy się zdobyć na rzeczy, które są nam... No nie na wyciągnięcie ręki. Nie na wyciągnięcie ręki, nie? Że jednak pokonywanie jakichś barier, trudności, nie? Że to jest nam mega potrzebne i nas mega uodparnia na to, co jest na zewnątrz, nie? I to jest, mi się wydaje, obecnie super rzecz, żeby tego próbować, nie? No pewnie nie ma też jednej odpowiedzi na to pytanie, bo tak naprawdę każdy to robi z innych powodów. Jeden tak, robi to ze względów właśnie takich, żeby przełamywać swoje bariery jakieś, inny lubi adrenalinę, więc go to ciągnie, trzeci po prostu robi to treningowo, bo też potrzebuje jego organizm. Czwarty, bo ma tam refleksję i to jest to miejsce, w którym on w końcu się czuje, wiesz, dobrze, a tu jest, czuje się błaho i jakby te rzeczy takie przyziemnego mnie interesują. Chyba jest wiele odpowiedzi na to, dlaczego się ludzie wspinają w takie wysokie góry. Ja na przykład nie czuję takich potrzeb. Jakie? Też nie trzeba. A Beskidy są super cudownymi górami, bo mi się zawsze kojarzą z miękkim, z czymś takim miękkim, płatym, nie są, miękkim lądowaniem i po prostu naprawdę z łąką i tak dalej, że jak byłam w Tatrach, to mnie najbardziej przerażał łańcuchy ze względu na lęk wysokości i Beskidy to mi się kojarzą z niekończącą się łąką, dlatego... A ja za to też lubię Beskidy i kiedyś zaczynałem się wspinać, zaczynałem się wkręcać w tę zajawkę i na pewnym etapie za dużo strachu w porównaniu do przyjemności mi to przynosiło i stwierdziłem, że nic nie mieli, w ogóle się nie podoba. Doceniam, że innych to ciągnie, właśnie, że czułem tą adrenalinę, a ja stwierdziłem, że ja wolę biegać po Beskidach,
bo nie czuję tego strachu, no, tylko mam tą czystą przyjemność. Przyjemność, no dokładnie. I kurczę, to też... no ja z tym bieganiem to tak trochę mam mniejszą przyjemność. Nie, no, tak, wyłączając bieganie. Ja maszeruję, tak. Ja maszeruję. Wiesz, są też ludzie, którzy lubią góry, w góry pójść w klapkach i też i w szpilkach i to też pewnie coś ich tam ciągnie, nie? To mnie zawsze zastanawiało, co jest ich motywacją, nie? Chyba moda teraz, nie? Bo to też żeby jest, co, jest taka moda, jest taki trend na góry i na fisiowanie w social mediach, nie? Żeby sobie wkleić na Insta swojego zdjęcie tam z morskim okiem, czy tam z sztucznej inteligencji absolutnie stanie wszystko. A wspomniałeś przed chwilą o debatach i jedną myśl miałem o debatach, że strasznie mi się te debaty podobają. Że jak miałem okazję parę razy jurorować nawet na debatach waszych. A bo ty debiutowałeś 2 lata temu, nie? Tak, no to stwierdziłem, że wow, ale to jest czas, że jest taka przestrzeń do tego, żeby ludzie sobie w taki sposób mogli porozmawiać na różne tematy. Że tak, jeszcze w taki sposób, żeby ich rzucić jeszcze w taką przestrzeń, gdzie nie mają wyrażać swoje zdanie, tylko muszą konstruktywnie w oparciu o fakty rzeczywiście porozmawiać. Każdy ma jakąś swoją rolę przypisaną. Nie, to było fascynujące, że ludzie w młodym wieku, ten, ja byłem wtedy na podstawówkach i potem na szkołach średnich, dla mnie to był szok, że może to tak wyglądać. Jak są naprawdę debaty oksfordzkie, które robicie, są świetne. Praca u podstaw, jeżeli chodzi o umiejętność prowadzenia merytorycznego dialogu. Tak. Bo jak poznajesz sprawę z dwóch stron, gdzie nie opowiadasz się od razu, bo masz takie zdanie, od razu za jedną opcją, nie? I poznajesz tą drugą stronę, która też ma przekonać resztę publiczności do twoich racji. To jest po prostu idealne rozwiązanie dla przyszłego polityka, który będzie potrafił sprawę zobaczyć jakby z dwóch stron, jeżeli to się dokładnie uda. W ogóle dla ludzi, którzy będą potrafili ze sobą rozmawiać. No, tak, nerwów, emocji. Ja pomyślałam od razu o tym, że jakby w polityce jest taki problem, nie, że ludzie nie potrafią rozmawiać, bo chronią za wszelką cenę swoich racji i nie potrafią popatrzeć przez pryzmat tej drugiej strony, nie? Więc to jest dlatego taki problem powszechny i od zawsze on istnieje. Znaczy, no tutaj jest generalnie politycy by od razu dostali pełną dyskwalifikację w debatach, no bo młodzież jest przywiązana do tego błędu ad personam, czyli przerzucania się obelgami personalnymi, a nie merytorycznymi. I tego gdzieś brakuje i w debacie publicznej, a mega to obniża ciśnienie, jest interesujące, coś można się dowiedzieć, jak jest to debata merytoryczna. No, w tym roku mieliśmy o bitcoinach, to jest naprawdę dla mnie teren nieznany, ale dużo rzeczy się ciekawych dowiedziałam. I to jest właśnie też super, że często są podejmowane takie tematy nieoczywiste, które pozwalają uczestnikom, dzieciom, młodzieży zagłębiać się w te tematy. Bo przez to, że się muszą przygotować, to muszą się do tego przygotować. Aha. To może rzeczywiście taką debatę o tej kulturze ludowej pomyśl, co by to mogło być wyzwaniem, nie? Żeby to by była ciekawa debata. No, to jest, to jest fajna opcja. O jakichś takich przekonaniach związanych z kulturą góralską, nie? No. Nie, bo zatem debaty są o tyle fajną przestrzenią, że ja tak sobie myślę, że w żadnych jakichś olimpiadach nie startowałam nigdy, nie? I że to jest taki pomysł też, że te osoby mogą się wyróżnić w tym, w czym są najlepsze, nie? Czyli w takich intelektualnych zmaganiach, które nie są pod kątem olimpiady, i, ale też to, co chyba jest taką nieoczywistą rzeczą teraz przy debatach, to jest umiejętność rozmawiania na żywo, nie? Komentowania rzeczywistości na żywo, z pełnym szacunkiem do drugiej osoby. I to wydaje mi się, to jest chyba takie najbardziej budujące, nie? To jest po prostu czas. No, super, i super jest też to, że jednak się robi to zespołem i trzeba coś zrobić wspólnie. Tak, nie? Tak, drużynowe, nie? To jest drużynowe, to jest świetne. To jest świetne doświadczenie, bo rzeczywiście po debatach dużo osób właśnie mówi, że nie współpracowały wcześniej z tymi osobami. I też dużo indywidualistów, którzy zobaczyli, że to jest mega przyjemność, jak ta praca się rozkłada i jak ich to bardzo wiąże, nie? I to jest super sprawa, no. Na teamwork. Może to w ogóle kiedyś zostanie przedmiotem szkolnym. No, może. Świetna sprawa. Świetnie, żeby to po prostu to był standard po prostu. Na studiach prawniczych jest taki przedmiot szkolny, na studiach na Uniwersytecie Warszawskim jest przedmiot debaty oksfordzkiej i o dziwo nasi debatanci zaliczali go po prostu z wyprzedzeniem na piątkę, więc to jest... Ile lat już robi się debaty? W tym roku były 10. 10 mieliśmy taką roczną. Pierwsze dwie debaty chyba były w kinie, nie? Więcej chyba, Magdzie. Więcej? 3 chyba były.
No. One były jeszcze o tyle super, bo my tęsknimy za tą przestrzenią kinową, bo łączyliśmy je z filmami Watch Dogsowymi. I to było mega ciekawe, ponieważ ludzie, którzy wysłuchali tej debaty, to jednak chcieli takiego głosu, wiesz, jak to rzeczywiście wygląda, bo to cię zaciekawia sam temat, nie? I tu potrafiliśmy dopasować te filmy do tego tematu. I rzeczywiście, jak młodzież opuszczała tą salę, to mówiła, że to dla nich było mega ciekawe, bo to oni w ogóle na świat nie patrzyli tak, w taki sposób, jak gdzieś tam to, co robi kino, nie? Że poszerza cię absolutnie horyzonty, nie? To, co robi film, nie? Że gdzieś tam... Znaczy jest super narzędziowe, nie? Kino super jest narzędziowe. Takim narzędziem edukacyjnym, mega. Czadowym, super jest, że mamy takie kino w życiu. Ale to nawet nie chodzi, wiesz, o jakieś jedno kino, tak tylko w ogóle o sam jakby ten element też, taki walor edukacyjny, nie? Który nie jest taki na siłę, tak. W ogóle przez to, że pewne tematy się przepracowuje na ekranie, gapiąc się na historię innych ludzi i nie dotyczy to do końca ciebie, jak to ułatwia, wiesz, ponieważ zresztą taka filmoterapia o tym mówi, nie? Że to pozwala ci potem przepracować jakby do przodu pewne historie, które mogą ci się zadziać później, więc na przykład dla młodzieży i dla problemów związanych z dorastaniem, typu, nie wiem, no choroby związane z jedzeniem, anoreksję, jakieś uzależnienie, czyli jak ktoś kogoś prześladuje w szkole, czy tam problemy z myślami samobójczymi, jakieś depresje i tak dalej, jak gdzieś te tematy się ruszą, i pojawi się to gdzieś w kinie i będą jeszcze przedyskutowane odpowiednio, nie? Bo to też jest ważne. No to ja myślę, że to jest naprawdę fajna droga do tego, żeby sobie pewne rzeczy wyklarować. Tak, zdecydowanie. Jeszcze to jest taka płaszczyzna dla osób, które rzeczywiście gdzieś mają problemy komunikacyjne, są zamknięte, to film jest super platformą, nie? Taką komunikacji, nie? Że jesteś w stanie zobaczyć coś z zewnątrz, nie? I to jest rewelacja. Ja mówię, że super, że mamy takie kino, no bo kino może pełnić tą rolę, ale nie musi, może też być po prostu filmem, rozrywkiem, nie? Rozrywką, komercją. Taką komercją, a tutaj jednak takie rzeczy się dzieje, no jest miejsce na debaty, jest miejsce na festiwal, jest miejsce na dyskusję, na klub filmowy. I chyba sobie wszyscy nie wyobrażamy, żeby mogło być inaczej, szczerze mówiąc. Miejsce na góry, góry w kinie. Miejsce na kulturę ludową też. Tak, no. Nie? No myślę, że można tu przemycać tak naprawdę wszystko. No, to jest świetne, w tego typu kinie, w tym kinie. Otwarta przestrzeń w każdym słowa znaczeniu. No, ale zobaczcie, no to wszyscy cały czas gadamy o takich rzeczach, które gdzieś otwierają. Ty mówisz o muzyce ludowej, która ma się otwierać dla wszystkich, nie? Która nie ma być hermetyczna i która taka. Bo potrafi taką się, być, nie? I tak, przez lata myślę, że właśnie taką była. Ania otwiera głowy ludziom, mówiąc im rozmawiajcie, a my puszczamy filmy i rozmawiamy o różnych problemach, które też są, więc jakby chyba Mateusz nas zgromadził wszystkich w trójkę, żeby powiedzieć ludziom, otwierajcie głowy. A wszystko się gdzieś tam przecina czasami nawet podczas różnych imprez, nie? Czy jeszcze się to łączy, nie wiem, czy na Festiwalu Edukacji Leśnej, gdzie wszyscy ze sobą współpracują. Czy na Adrenalinium, nie? Że można to wszystko. I to jest super w małych miastach, bo wydaje mi się, że takie w ogóle ścieranie się nawzajem, w sensie nie ścieranie się, tylko takie łączenie, współpracowanie łączenie się jest w małych miastach łatwiejsze, bo się znamy, nie? Potem potrafimy razem niektóre rzeczy zrobić, a w dużych miastach pewnie jest to dużo, dużo trudniejsze. To na pewno. No, bo wychwalaliśmy. No, pewnie. Scenariusz, na końcu scenariusz Dream był to. Scenario. A może zaprosimy na Dream Scenario, nie? Zaprosimy, tylko ja nie pamiętam daty. Ale w plenerze będzie. Nikt nam nie uwierzy, że ta płyta tutaj to jest nieplanowana. Nieplanowana scenariusz. Paczka. A że kino też wychodzi z kina, to taki specjalny seans w plenerze w pięknym parku Habsburgów. Odbędzie się niebawem. No i powiedzmy wszystkim prawdę, że cała ta rozmowa to była taka przydługa reklama w ogóle tego wydarzenia. Tak. Dokładnie. Brawo. Także zapraszamy. Tak. Jak ktoś dobry, nie do końca oczywiście, nie? Jak scenariusz? Super. Zapisaliśmy.